It's a lovely quiet morning. Aboard an airship, Hugo, Fernando, and Jean-Paul are on their way to Jungle Island with their old friend, adventurer, and recently retired meteorologist and scientist, and airship pilot, Professor Shellback. On Jungle Island, all is peace and quiet. For once, the Kikus can go about their tasks in peace. Scylla is on her way to a witch convention and has left her trusty henchman, Don Croco, in command. Now it is up to Don Croco to make sure that nobody gets near Scylla's grotto under the volcano. He has also been ordered to tidy up and spring clean the whole grotto. And if he hasn't managed to do so by the time Scylla gets back, she has threatened to turn him into a toad. Don Croco cannot be bothered to waste his time on all that cleaning nonsense. He thinks he can probably get everything shipshape with a little help from Scylla's book of spells. A rip-roaring cleaning tornado is just what I need, thinks Don Croco as he makes his first attempt at witchcraft. At last, the four friends are nearly there and are looking forward to taking a closer look at the island and visiting the hospitable Kikus. Suddenly something happens. Something has triggered all Professor Shellback's natural disaster alarms. Don Croco's spring cleaning spells have gone horribly wrong, and the idiotic crocodile has set off a chain reaction of natural disaster. What in the world will happen next? My instruments are all flashing and beeping. Something has gone very wrong on the island. Here you can select the various games by clicking on the round symbol. Put very briefly, a tornado or waterspout. Congratulations, you've completed the game! But you can always try again, just... Do you want to try again? Good thing you managed to do it. Well done! The Kikus have built a dam. Congratulations, you've completed the game! But you can always try it. Do you want to try again? Good thing you managed to do it. Well done! Ah!
This gauge measures the level of the water in the Kiku's dam. The avalanche game. The crust. As if an earthquake weren't bad enough, now the whole hut is about to catch on fire. Congratulations, you've completed the game. But you can always... Do you want to try again? Good thing you managed to do it. Well done! The avalanche game. An avalanche is when masses... Jeśli będzie zbyt niebezpiecznie, za pomocą krótkofalówki możesz wezwać na pomoc Fernando. Wciśnij tylko klawisz Shift, a on przybędzie i zacznie zrzucać śnieżki na krokodyle. Ale pamiętaj, możesz go wezwać tylko 3 razy. A teraz ruszajmy. Teraz mogę mieć do 6 śnieżek jednocześnie. Aha! Dodatkowa energia! Żółty śnieg, w którym grzęznę. Świetnie! Teraz mogę lepić większe śnieżki.
Dobra robota. Teraz mogę poruszać się szybciej. Dodatkowa krótkofalówka. Tak, no cóż, nasi bohaterscy przyjaciele myślą, że wszystko jest w porządku, ale nie wiedzą, że Scylla wróciła ze zlotu czarownic. Czeka ich zatem niemiła niespodzianka, podobnie jak Don Kroko. Don Kroko! Jak to wygląda? Tak prosta sprawa jak zrobienie porządku, ale ty nie potrafisz nawet tego! A przy okazji, co to za okropne latające cygaro unoszące się za moimi oknami? Hugo! Co takiego? To Hugo? Czy ja muszę wszystkim zajmować się sama? Ty! Ropucho! O nie! Coś znowu pojawiło się na radarze? To Scylla, ta podła wiedźma! Hugo, załaduj pomidorowe działo! Czekają niespodzianka, której długo nie zapomni. Musisz zestrzelić Scyllę i jej złe nietoperze za pomocą pomidorów. Trzeba będzie trafić Scyllę wiele razy, zanim się rozbije. Możesz zobaczyć, ile pozostało jej jeszcze energii na wskaźniku energii Scylli. Użyj myszki, by obracać działo. Kliknij lewym przyciskiem myszki, jeśli chcesz wystrzelić. Jeśli przytrzymasz wciśnięty przycisk, działo wystrzeli całą salwę. Przeładowanie działa zajmuje trochę czasu, ale pomidorowa amunicja nie zużywa się, więc strzelaj śmiało! Kliknij na okrągłym symbolu, aby wystartować. Teraz musimy ukarać tę okropną wiedźmę. Thank you.
a zatem wszystko wróciło do ładu. Hugo i jego przyjaciele mogą teraz polecieć z powrotem do magicznego lasu troli, a Kiku przynajmniej przez pewien czas będą bezpieczni od Scylli i Don Croco.